W latach 50. i 60. ubiegłego wieku gospodarka Liberii rozkwitała dzięki naturalnym surowcom, takim jak kauczuk, ruda żelaza i diamenty. Władze chciały też zarobić na innej gałęzi gospodarki. Władze Liberii chciały się otworzyć na zagranicznych turystów. Ten hotel miał pomóc w realizacji ich pragnienia. Ten budynek to Hotel Ducor Palace. Kiedyś było tu pięknie, ale zostały ruiny. Przykro mi z tego powodu. Henry Buckle był tu barmanem. To były pomieszczenia dla pracowników. Tam dalej są drzwi, które do nich prowadzą. Każdy miał swoje pomieszczenie. Ducor Palace, postawiony w roku 1960, był własnością słynnego hotelowego imperium. Przejęła go sieć Intercontinental. Stał się jednym z najbardziej luksusowych hoteli na świecie. Pierwszy pięciogwiazdkowy hotel w Afryce odmienił oblicze stolicy Liberii. Iluminacje hotelu rozświetlały niebo nad Monrovią. Budynek stał się sercem i duszą miasta. Zatrzymywało się w nim wiele bogatych i sławnych osób. Gościli tam ważni afrykańscy przywódcy. Jeden z pracowników twierdził, że widział, jak Idi Amin, dyktator Ugandy, pływał w basenie z pistoletem u boku. Ludzie wybierali pokoje z tej strony hotelu, ze względu na widok na morze. Przyjeżdżali turyści, po 40 albo 50 osób. Umieszczaliśmy ich na jednym piętrze, bo chcieli być w swoim towarzystwie. Hotel już od progu oferował gościom krajowym i zagranicznym to, co najlepsze. Był monumentalny. Łączył tradycję z nowoczesnością. Miał okrągły podjazd z pięknymi niebieskimi płytkami. Gości witano w wielkim stylu. Tutaj znajdowało się wejście do budynku. Goście wysiadali z samochodu i szli do hotelu, a kierowca parkował. Wracał po gości, kiedy ci skończyli wizytę. Z lobby można było wejść po wielkich, krętych schodach do głównej restauracji. A wisienką na torcie był bar na dachu z widokiem na wszystkie strony świata.